Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jemelżek-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo goszczę Łukasza Surmę z Akademii Księgowości. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Przed tym wideo rozmawialiśmy właśnie z Łukaszem na temat tego, jak dużo do nas zapytań jest w związku z Nowym Ładem, ale przede wszystkim, myślę, że Łukasz to potwierdzi, przede wszystkim Państwo pytacie przez cały czas, co się wiąże z tym, że będziecie mieli spółkę z o.o. Czyli czy to naprawdę jest tak skomplikowane, czy jest trudne, czy warto przekształcać tą jednoosobową działalność i w związku z tym macie mnóstwo pytań, które są związane tak naprawdę z mitami co do tego, jak się prowadzi tą spółkę z o.o., bo w tym naprawdę nie ma nic trudnego. Łukaszu, czy potwierdzisz, że to spokojnie da się zrobić w ramach prowadzenia? To nie jest skomplikowane, natomiast jedna różnica między działalnością jest a spółką, to jest to, że spółka wymaga myślenia. Ale to jest akurat bardzo fajne z uwagi na dwa aspekty. Z jednej strony księgowa dostaje wyciąg bankowy spółce z o.o., czego nie ma akurat w działalności gospodarczej jednoosobowej, czyli jeżeli klient narobi jakiegokolwiek bałaganu czy błędu, my to widzimy, w działalności nie, ale Urząd Skarbowy już tak. Więc tutaj łatwiej się wybronić, a dwa, spółka z o.o. również jest bardziej poukładana, czyli jeżeli klient nam dostarczy 15 faktur kosztowych, a my widzimy po wyciągu bankowym, że dokonało 20 transakcji, to brakuje mu 5 faktur. To znaczy, że te koszty, które on poniósł, są dużo wyższe, czy możemy mu te podatki zwiększyć, bo go poprosimy o to, żeby te faktury odnalazł. Ale faktycznie różnica między działalnością a spółką z o.o. jest bardzo mała. No tu i tu prowadzimy biznes, tu i tu wystawiamy faktury, tu i tu bierzemy faktury kosztowe. Natomiast różnica bardziej jest w kwestiach możliwości. Czyli jak jest dobrze w działalności i spółce, no to jest dobrze wszędzie. Ale jak jest źle, to w działalności nie za bardzo mamy wyjście. Ale za to spółka daje nam zawsze jakąś opcję. Jedną, drugą, czasami nawet i więcej. Wtedy sobie dobieramy dane rozwiązanie do aktualnej sytuacji, która nas dotknęła. Dwa kolejne mity, czyli tak zwany podwójny podatek. No on teoretycznie oczywiście występuje, ale w praktyce można oczywiście być na kolejnym podatku i to jeszcze dużo mniejszym niż ten, który jest w działalności gospodarczej. Że spółka z o.o. jest droga. No teoretycznie księgowość jest droższa, ale jak się weźmie pod uwagę podatki i ZUS-y, to ta spółka z o.o. zawsze prawie wygrywa. I te czasami różnice są w tysiącach, jak nie w setkach tysięcy. Czy nie mamy dostępu do pieniędzy? No, mamy dostęp do pieniędzy identycznie jak w działalności. Czasami tylko zostaje zadane pytanie, jak zaksięgować dane koszty, bo też mamy różne opcje. Czwarta opcja to jest to, że możemy sobie więcej wygenerować kosztów w spółce w przeciwieństwie do działalności gospodarczej jednoosobowej. Więc ta spółka daje nam większą swobodę również finansową. Więc te mity, które często krążą, to są mity, które nie wiem, skąd są zaczerpnięte. Czasami też księgowe to powtarzają. Może nie mają też wiedzy prawnej, jak spółki funkcjonować. To jest tak, że dużo księgowych po prostu nie prowadzi pełnej księgowości, a przy spółkach jest wymagana pełna księgowość. To jest ta podstawowa różnica, która występuje z punktu widzenia księgowości, prawda? I która stanowi dużą dość barierę. Ja wiem, bo wiele razy klienci mi mówili, że ich księgowy nie chce tego robić. Bo to niby jest takie skomplikowane, że już się nie da, jak pełna księgowość, to nie. Natomiast no ja widzę same plusy z punktu widzenia adwokata. Dzięki temu, że mamy możliwości tak dużo prawnych, dokonywania różnych transakcji, tak w cudzysłowie, samego ze sobą, w różnych konfiguracjach prawnych, to naprawdę możliwości, które daje spółka, są nieporównywalne z jednoosobową działalnością gospodarczą, w której praktycznie nic nie możemy zrobić z takich czynności. Ta kwestia odpowiedzialności, o której powiedziałeś, no też jest nieproporcjonalna. Tutaj odpowiadamy raptem kapitałem i jeżeli we właściwym momencie nie ogłosimy upadłości, natomiast przy JDG absolutnie calutkim swoim majątkiem. Także no w ogóle nie mamy co porównywać. A ta ostatnia kwestia, o której powiedziałeś, mianowicie tych kosztów, wydaje mi się, że też tylko wychodzi na plus. Jak zaczynamy pilnować kosztów, na co wydajemy ze spółki, to te faktury nie giną jak w jednoosobowej działalności, że tam się jedną przegapi, drugą, trzecią, tylko ktoś tutaj naprawdę pilnuje za nas, że każdy wydatek wiąże się z kosztem. A jak tak, to będziemy mogli go odliczyć. Tego w jednoosobowej każdy, kto prowadzi działalność, wie, że co jakiś czas tam się przemyka, oko, dobra, nie ma faktury, to się nie zaliczy, tak i tak dalej. Przy spółce tego już nie ma, prawda? Dokładnie. Więc tutaj każdy koszt jest do zweryfikowania i tak naprawdę tylko 200 zł tygodniowo, jeśli dziś zawieruszymy taką fakturę, no to w skali roku to już jest powyżej 10 tysięcy, więc to jest około 4-5 tysięcy podatkowo straty. Mówimy o 200 zł, a są czasami faktury, które są na dużo wyższą kwotę, gdzie przedsiębiorca gdzieś zawieruszył albo nie dostał, czyli zakupił,
miał dostać w formie elektronicznej fakturę, ale jej nie otrzymał, więc to są dość duże później kwoty pod koniec roku. Więc rzeczywiście spółka z o.o. zawsze wygrywa z tą działalnością. No, działalność jest fajna, dla niektórych jest bardzo prosta, ale wystarczy troszkę pomyśleć, albo się spotkać z ekspertem na godzinę, dwie, wyjaśnić, jak działa ta spółka z o.o. i nagle się okazuje, że spółka z o.o. jest wybawieniem od wszelkiego zła. Tak, no tak naprawdę ja w swojej działalności widziałam tylko dwa takie przypadki, tak patrząc na rodzaje, kiedy jest sensownym w tej chwili utrzymywanie jednoosobowej działalności gospodarczej. To jest taka sytuacja, kiedy ktoś nie otrzymuje tych przychodów powyżej 30 tysięcy, czyli kiedy wie, że ta kwota będzie zwolniona od podatku. No ale to jest taka skrajna sytuacja, w której no już bardzo mało się zarabia, patrząc na perspektywę roku, no to z tego trudno by było utrzymywać jakąkolwiek firmę, raczej traktując to jako działalność dodatkową przy etacie albo działalność dodatkową przy innej działalności, natomiast na pewno nie jako tą podstawową. I drugą taką sytuacją są różnego rodzaju koncesje, ale je też można poradzić sobie z tym w ten sposób, że robimy przekształcenia, wnosimy aportem, różne inne rzeczy, natomiast na pewno są pewnymi ogranicznikami, nad którymi trzeba pomyśleć. Ostatnią rzeczą taką, która mi się wydaje ważna i na którą warto, żebyście Państwo zwrócili uwagę, to te nieruchomości, które macie u siebie w działalności. Bo to rzeczywiście jest tak, że warto się zastanowić, kiedy ta nieruchomość została nabyta, jaka jest jej amortyzacja, jeżeli macie środki trwałe, to do kiedy te środki są amortyzowane, ewentualnie z jakimi podatkami łączyłoby się zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale przecież, Łukasz, to chyba wiesz najlepiej, nie trzeba kończyć. To, że mamy amortyzację, to wcale nie powoduje, że musimy już dzisiaj zamykać i koniecznie otwierać spółkę z o.o. czy jakąkolwiek inną spółkę. Możemy to naprawdę w bardzo różnych formach zrobić i wcale na tym nie stracimy, prawda? A wręcz możemy zyskać. No właśnie. Natomiast jakbyś mógł tego jeszcze w dwóch zdaniach powiedzieć tak podatkowo. W tej chwili od 1 stycznia spółka będzie wychodziła korzystniej, co do zasady spółka, już tak powiedziałam bardzo ogólnie, w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej? Ona już dzisiaj, czyli biorąc pod uwagę aktualny ustrój, jest korzystniejsza od działalności, ale od 1 stycznia ta różnica będzie jeszcze większa. No, nie ulega wątpliwości, że działalność od nowego roku to będzie 25% podatku dochodowego do zapłaty, ewentualnie plus 4% przy podatku solidarnościowym, to mamy prawie 30%, przy spółce z o.o., która generuje 9, ewentualnie 0 przy CIT-cie estońskim, a przy hybrydzie podatkowej mówimy o 5-8% podatku dochodowego. No, to różnica jest... Rzeczy są widoczne od razu, tak? Proszę Państwa, w związku z tym przygotowaliśmy dwudniowe szkolenie we Wrocławiu z Łukaszem, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Możecie Państwo dowiedzieć więcej na stronie kursyprawne.pl, tam wszystko opisaliśmy. Natomiast gdybyście chcieli Państwo więcej dowiedzieć się już o samych spółkach, przekształceniach i wszystkich tych zmianach, które warto wprowadzić w związku z Nowym Ładem, to zarówno Łukasz, jak i ja na swoich stronach publikujemy codziennie informacje, żebyście Państwo mieli jak najwięcej tych informacji i mogli się po prostu przygotować do tych zmian. Za dzisiaj serdecznie dziękuję Ci, Łukaszu. Dziękuję też Państwu i do zobaczenia.